Halsz, witajcie, tu znowu Ryfek, witam was w kolejnym odcinku z Dabani Kwajzak Afterbirth Plus. Gramy sobie dzisiaj na save'ie numer 3 i tak naprawdę od dzisiaj będziemy grali na tym save'ie, bo robimy takie delikatne odświeżenie serii. Będziemy wszystko odblokowywać od zera i tym razem będę szedł na odblokowanie gry w 100%. Starałem się nagrać ten odcinek wcześniej i go nagrałem, ale jakąś modyfikację miałem włączoną, custom challenges, coś w tym stylu. I mimo tego, że ona nic nie robiła, to sprawiła, że nie byłem w stanie nic odblokować, więc tak naprawdę cały odcinek no musiałem usunąć, bo przeszedłem tam parę pokoi i nic nie odblokowałem. Ale no, już teraz sobie wszystko powyłączałem, wszystko powinno działać, nie mam tego głupiego znaczka, że nic nie mogę odblokować, także mam nadzieję, że wszystko będzie działało. No nasz pierwszy treasure room, nic ciekawego jakoś specjalnie, ale zawsze to jest jakiś delikatny damage up. Poza tym, o nie, ja gram praktycznie bez dźwięku. Podgłoszę sobie delikatnie tą grę, bo nie wiem, czy doktów chyba nie sprawia, że szczekamy? Czy słyszymy szczekanie? Obok secret roomu. Tak to chyba działało. Nadal nic nie słyszałem, czyli ani chyba nie byliśmy obok secret roomu, ani obok super secret roomu. Tylko no ja mówię, jak to gram prawie bez dźwięku dla mnie, bo gram na głośnikach, nie chcę, żeby muzyka z głośników wam przebijała na mikrofon, bo w słuchawkach po prostu nie wyrobię, jest tak gorąco, że się nie da, naprawdę, przykro mi, ale nie da się. Tutaj również nie ma secret roomu, strasznie dziwne ułożenie piętra. Czy to nie ten, nie ten przedmiot to robił, albo ja po prostu serio, on tak cicho, że nie słyszę tego szczekania, jeszcze raz postaram się wejść. No nie wiem, nie słyszę. Mamy masę bomb, postarajmy się znaleźć super secret room, postarajmy się znaleźć zwykły secret room i... Gdzie to wszystko jest? Tu może jest secret room? Nie, chyba też nie może być możliwości na secret room. Tu na górze jakby był, to by było super, moglibyśmy za darmo wejść do curse roomu i bardzo fajnie. Przejście do curse roomu mamy, nie będziemy tracić czerwonych serduszek. A dzięki temu będziemy w stanie dostać... No nie, już myślałem, że jakiś przedmiot nam się trafi fajny, no niestety. Jeżeli nie otrzymamy obrażeń na pierwszym piętrze, dostaniemy tam basement boy, czy coś w tym stylu. Nie wiem, czy to odblokowywało jakikolwiek przedmiot, ale jeśli tak, no to fajnie byłoby to mimo wszystko dostać. Wszystkie piguły będziemy używać, I'm excited jest bardzo słabe, ale nic nie robi nam chyba, jak wyjdziemy. Speed up bardzo fajnie. No i bomba się zwróciła, jeszcze do tego dwa coiny. Wychodzimy sobie stąd, do sklepu nie idziemy, no bo nie mamy tak naprawdę pieniędzy i tak. A gdzie może być super secret room? Super secret room mógłby być tutaj, albo tu. Albo tu. Ale nigdzie nie jest, także dam sobie po prostu spokój z tym super secret roomem. Idziemy na walkę z bossem. Jak na razie to takie pierwsze podejście, standardowe. Też się nie spodziewajcie, że odcinek będzie długi, bo zaledwie będziemy dziś grali do walki z... Jezu, jak to się nazywa? Mom's Heart. Właśnie, bo to nawet jeszcze nie jest It Lives, tylko przez te pierwsze 9 chyba podejść będziemy walczyć z Mom's Heart. No, zobaczymy jak to nam pójdzie. Ważne, żeby na tym basement 1 i chyba przez 2 też nie otrzymać żadnych obrażeń, bo tak jak mówiłem, wiem, że to jest achievement jakiś, ale czy to coś odblokowuje? No, tego nie jestem pewny. Możliwe, że tak, więc chciałbym tych obrażeń mimo wszystko nie otrzymać. Poza tym nie mamy żadnego Soul Hearta, więc na następnym piętrze i tak będę musiał się bardzo starać, aby nie otrzymać obrażeń, bo dzięki temu... Czemu on tyle tych much przywołuje? On jest coś nienormalny jakiś. Bo dzięki temu będziemy mieli oczywiście nasz gwarantowany Devil Room. Na pierwszym piętrze Devil Room trochę słaby, ale i tak wolę dostać na pierwszym piętrze Devil Room bez przedmiotów niż na drugim. Bo jeżeli teraz na pierwszym piętrze nie dostaliśmy nic ciekawego w Devil Roomie, tylko zwykłe skrzyneczki, Tears Up, ale super, to i tak na kolejnym piętrze będziemy mieli Devil Room, nie będziemy mieli szansy na Angel Room. A na tym mi zależy zdecydowanie najbardziej. Teraz już chcę, żeby jakiś przedmiot był w tym Devil Roomie. Chcę go wziąć, żeby mieć tylko i wyłącznie właśnie no przedmioty z Devil Roomu. Kamień z X-em, z którego nie możemy dostać Small Rocka, bo nie mamy go jeszcze odblokowanego, co jest mega ciekawe. Z Soul Hearta oczywiście, że bierzemy. Coiny wszystkie będę zbierał, ale wydaje mi się, że w sklepie nie będziemy zupełnie nic kupowali. Milk. No, jeszcze jakieś takie w miarę lepsze jak Holy Water.
W sklepie nie będziemy nic kupowali, tak mi się przynajmniej wydaje, bo sklep chcielibyśmy ulepszyć. W sklepie musimy pamiętać, że mamy masę przedmiotów nieodblokowane, to po pierwsze. Po drugie, mamy... Ja nie wiem, znowu save, a ja na takich przeciwnikach tracę obrażenia. Strasznie dużo zdrowia mają. Po drugie, w sklepie nie mamy po prostu masy przedmiotów, w sensie takim, że do kupienia nie mamy do nich wyboru zbyt dużo. Tam będzie z jeden przedmiot max i z jedna znajdźka albo dwie, coś w tym stylu. Musimy najpierw sklep ulepszyć, wpłacając tam po prostu kasę, więc ja przez te pierwsze kilkanaście, możliwe, że nawet kilkadziesiąt podejść, po prostu wszystkie pieniądze będę wyrzucał w maszynę dodatków. Raczej nic nie będziemy kupować, serio, musiał się pojawić ten mały, nie mógł po prostu z mi zniknąć. No i jak na razie nie idzie jakoś specjalnie dobrze, szczerze mówiąc. Te obrażenia już otrzymaliśmy, nawet że tam solharty czy nie solharty, bez różnicy, czyli tego basement boya nie dostaniemy. No, to jest przegenialny sklep, jeszcze na dodatek nie mamy w nim maszyny do donate'ów, także ja sobie kupię może tego solharta i pójdziemy dalej. Słyszę szczekanie i szczekanie chyba będzie tutaj. Mamy nasz secret room. Skrzynka kamienna, skrzynka zwykła. Całkiem spoko, szczerze mówiąc. Otwórzmy najpierw zwykłą, może trollbomba się trafi. Niestety nie. Jeszcze więcej kasy. Na pewno się przyda, tak jak mówiłem, będziemy wpłacać do tej maszyny. Ale też nie warto być jakoś specjalnie szalonym, jeżeli chodzi o to wpłacanie do maszyny. W sensie nie brać na przykład mega dobrych przedmiotów, bo i tak ta maszyna dużo coinów zazwyczaj nie przyjmuje. Ona się czasem po jednym coinie potrafi zaciąć. Zazwyczaj, przynajmniej dla mnie, wcinała, nie wiem, około 4-5 coinów. Potem się zacinała, więc jak się trafi coś dobrego, jak na przykład teraz po prostu mieliśmy solharta do wzięcia, to oczywiście sobie to będziemy kupowali. Demon to jest teleport do secret roomu, w którym już byliśmy. Byliśmy wszędzie na tym piętrze, lecimy na walkę z bossem. Monstro, zwykły monstro. Chyba za pokonanie monstro blokujemy monstro stów, czy coś w tym stylu, nie wiem. I też nie wiem, kiedy to się będzie pojawiało, czy te przedmioty odblokowane będą się pojawiały od razu po odblokowaniu, czy one będą się pojawiały dopiero po końcu podejścia. Bardzo możliwe, że dopiero na końcu danego podejścia nam się będą trafiały, pokazywały te odblokowane rzeczy. Też nie wiem, kiedy zacząć robić na przykład challenge, bo pewnie szybko odblokujemy parę postaci, jak na przykład, nie wiem, tam Magdalena, Judas, Blue Baby, coś w tym stylu. O właśnie, monstrosów, super, pokazuje się od razu. Piżamy są spoko. O, odblokowaliśmy Lazarusa, proszę bardzo. No właśnie, już mamy jedną postać odblokowaną, więc teraz pytanie moje. Czy najpierw challenge, czy najpierw odblokowywanie przedmiotów postaciami? Sam nie wiem. Lil Brimstone, okej, okay, całkiem spoko. Chyba jeżeli weźmiemy jeszcze jeden przedmiot w Devil Roomie, na następnym, przypuśćmy, piętrze, to odblokujemy Judasa. Chyba Judasa się odblokowuje za pomocą wzięcia trzech przedmiotów z Devil Roomu. We need to go deeper, może nam pojawić przejście do Crawl Space, bo ja oczywiście przejścia na kolejne piętro nie chcę odblokowywać. W sensie nie chcę od razu przechodzić na kolejne piętro, bo nie ma za bardzo sensu. Ale oczywiście szansa na jakieś tam Crawl Space zawsze można wypróbować. No mały Brimstone na początku gry, bardzo nam się przydaje, bardzo fajny familiar. Znaczy ja i tak jakoś specjalnie za nim nie przepadam, bo ja po prostu familiarów nie lubię. Mam wiele podejść takich, gdzie ja ładuję strzał tak długo, że ten mały Brimstone i tak jakoś specjalnie nie strzela. No i super, ktoś do mnie dzwoni i ja nie mogę odebrać. Widzowie są najważniejsi, nagrywanie odcinków jest najważniejsze. Ojej, dobra. Solhard wyleciał z kupy, bardzo fajnie, szczególnie, że teraz nie mamy żadnych czerwonych serduszek, jakieś nam by się przydało. Fajnie byłoby dostać HP upa teraz z walki. Bad trip. No niestety, wyszliśmy na zero, ale te piguły i tak trzeba w końcu zużyć wszystkie i odkryć. Nie wiem, czy to coś daje, używanie ich, ale wolę nie ryzykować, wolę wszystkiego poużywać. O czym to mówiłem? Nie pamiętam. Że HP upa chciałbym bardzo dostać, no i oczywiście ten nasz Devil Room. I jeszcze raz przypominam, ja gram prawie bez dźwięku. Jeżeli wy słyszycie, jak ten piesek sobie szczeka, nie miejcie mi za złe i nie piszcie mi w komentarzach: Boże, Ryfek,
nic nie słyszałeś, jesteś głuchy. No nie to, że jestem głuchy, tylko mówię, gram prawie bez dźwięku, więc miejcie na to uwagę. Ale dla beki wysyp komentarzy o tym, że jestem głuchy i nie słyszałem pieska w tej i tej minucie, nawet będę szanował. Dobra, mamy nasz sklep, mamy sporo kasy, moglibyśmy co prawda sobie coś kupić, ale jeżeli to nie będzie Champions Belt, czyli damage up jeden jedyny w sklepie, to ja chyba nic nie kupuję. No jest Soul Heart, który co prawda by nam się przydał, ale zdecydowanie bardziej wolę po prostu całą kasę wpłacić. No, jak na razie. Ej, czy mi się wydaje, że oni przyspieszyli wpłacanie... O Jezu, jak ja kocham ten update, żeby widzieliście... Nie odpalę mi tego samochodu. Jakiś ziomek w kamienicy odpala samochód, jakiś gruchot stary i 5 razy go odpala i mnie to denerwuje. Chciałem zamknąć okno, czyli znowu się zgrzeje. I czy wy widzieliście, jak super szybko idzie teraz wpłacać pieniądze do maszyny? No ja kocham ten update, to jest po prostu inna gra. W końcu się opłaca kupować Afterbirth Plus, naprawdę. Polecam bardzo serdecznie, bo wcześniej nie przepadałem za tym DLC. Ten update zmienił w ogóle kompletnie moje wyobrażenie o... w tej grze. Dosyć średni przedmiot, ale sobie oczywiście weźmiemy. W ogóle też mega ciekawa sprawa, żeby odblokować na przykład Forgottena. O, tu słyszę pieska. Tu już nie jestem głuchy, hehehehe. Żeby odblokować Forgottena, przecież nic się nie zmieniło. Musimy w pierwszym, na pierwszym piętrze zabić szybko bossa, musimy potem pójść na Sheol i tak dalej, i tak dalej. Wydaje mi się, że to będziemy robili dopiero w momencie, gdy będziemy mieli odblokowanego Azazela. Wydaje mi się, że bez Azazela lepiej tego nie próbować. Po prostu to jest zbyt trudne. Byliśmy wszędzie na tym piętrze. Oczywiście na tego Blackhearta wziąć nie możemy, niestety. Walka z Gerdi. No, Gerdi, tak jak już mówiłem chyba na nawet ostatnim odcinku, jeden z najprostszych bossów w całej grze. Bardzo liczę na ten Devil Room, tak jak mówiłem, trzeci przedmiot chyba coś nam odblokuje. Jeżeli nie Judasa, to odblokuje chyba Azazela, którąś z tych postaci. Obie są mega fajne. No tak jak mówiłem, na pewno Azazel by nam się przydał jako postać do odblokowywania masy innych rzeczy, bo jest po prostu najłatwiejszą postacią w grze. Jakiś damage up również by się przydał, ale tak jak mówiłem, zdecydowanie bardziej teraz. Jakiś HP up, jak nigdy. No i Devil Room niestety nie ma, ale dostaliśmy 2 w 1, czyli HP up oraz damage up, Magic Mushroom, jeden z najlepszych przedmiotów w grze. Do Curse Roomu sobie pójdziemy mimo wszystko i tak. Stracimy naszego Blackhearta, ale... Chociaż Caves 1, Caves 2, jak się pospieszę, to jeszcze może damy radę pójść na Boss Rush. Nie no, szanse na pójście na Boss Rush są strasznie małe, ale kto tam wie. Czy tu w ogóle się pojawia Boss Rush? Nie no, pojawia rzeczywiście, bo tutaj za walkę z matką możemy chyba wyjść. Chyba, ale no... Nie jestem pewny. Zobaczymy. Na Boss Rush raczej nie zdążymy, bo to jest 8 minut na zrobienie aż 3 pięter. A ja wszystko chciałbym z nich wziąć. Nie za bardzo chciałbym omijać jakichś pokoi i tak dalej, tylko po to, żeby zdążyć na Boss Rush, na którym i tak jakoś wielkich szans nie mamy, bo przedmioty co prawda mamy spoko, ale to nie są przedmioty jakieś przegenialne. We need to go deeper niby mamy, więc bylibyśmy w stanie wziąć po prostu nasz przedmiot aktywny, zrobić sobie przejście na kolejne piętro i szybciochem tam wskoczyć. Ale nie wydaje mi się, jakby to było jakoś mega opłacalne. No i dobra, Luck Up, Tears Up bardzo bym chciał, ale Tears Up to była chyba biało-czarna jakaś pigła, nie pamiętam za bardzo. Przejście do Crawl Space? Niestety nie. Szkoda, że nie możemy przeciwników wrzucać tak w dziurę, na przykład z We Need To Go Deeper. To by było ciekawe. Tak troszkę nowych synergii byśmy dostali na przedmiocie aktywnym, który prawie nigdy nie jest używany. Słyszę pieska, tylko czy ja słyszę pieska, bo jest na przykład na dole Secret Room? Czy tu jest Super Secret Room? Nie, wziąłem wszystkie drogi, tylko nie tą dobrą. Masa coinów, no coiny oczywiście nam się bardzo przydadzą. Tak jak mówiłem, do wpłacania do tej maszyny, ona nadal się nie zepsuła, co jest jak dla mnie szokiem. Ale bardzo dobrze, im częściej będziemy w stanie wpłacać do tej maszyny, tym szybciej ten sklep po prostu ulepszymy i on będzie
jakkolwiek przydatny. No bo dajcie spokój, dwa przedmioty w sklepie to no nie jest dużo, wyboru dużego nie mamy niestety. Także teraz, jeżeli chodzi o odblokowywanie nowych rzeczy, to jest chyba Trizap, ale nie mamy tam dostępu. No to zdecydowanie, wpłacanie pieniędzy do sklepu to jest priorytet. Też nie wiem jak z grid modem. Na nim oczywiście też będziemy odblokowywać masę rzeczy, ale chyba też nie tak od razu, nie wiem. Postaram się może nagrywać, że czwarty odcinek jest z grid moda, coś w tym stylu, że trzy podejścia zwykłe, czwarte podejście będzie podejściem z grid moda, no bo w końcu i tak tam będziemy musieli grać, aby wszystko odblokować. Bo jeżeli nie będę w ogóle grał na tym grid modzie, tak jak to robiłem, bo nie lubię tego grid moda, to potem będę musiał po prostu nawalać odblokowania nowych rzeczy na tym grid modzie non stop. Będę musiał grać i grać tylko i wyłącznie grid mode, a tego bym nie chciał. Także zdecydowanie najbardziej pasuje mi chyba ta opcja grania na zmianę. Nie będziemy brać baterii, bo szanse na... Fuck. Szanse na crawl space i tak są tak małe, że... wolę trzymać tą baterię na potencjalnie jakiś lepszy przedmiot aktywny na tym piętrze. Szanse małe, że się trafi, ale zawsze są. I gdzie jest ten głupi treasure room i sklep? Ja nie wiem, ile można chodzić. One makes you larger. Bardzo niefajna piguła. Jesteśmy przeogromni teraz, szczerze mówiąc. Specjalny pokój jakiś. Mam nadzieję, że to jest sypialnia. Jeżeli to będzie sypialnia, będziemy w stanie zacząć odblokowywać nowy przedmiot z booster packa, czyli kocyk. Znowu nie ma crawl, to jest niestety speed up, jak najbardziej się przyda. Ja myślałem, że tam damy radę dojść do tego klucza, ale i tak znajdziek mamy tyle, że jakoś specjalnie mnie to nie obchodzi. To jest chyba tears up. Tak, to jest tears up, bardzo fajnie. Technology, szczerze mówiąc, z chęcią wezmę technology. Dosyć śmieszny przedmiot. Nie uważam, by był taki dobry, jak był w oryginalnym Isaacu. W oryginalnym Isaacu technology to był przedmiot, no, nie na miarę Brimstone'a, ale blisko. Pamiętam, że on strasznie wielgachny się robił, gdy mieliśmy coraz to lepsze obrażenia chyba. Dlatego bardzo go lubiłem. Teraz to jest taki zwykły, chudy laserek, który dużo nie robi. To jest D4, więc na pewno D4 używać nie chcemy, bo nam zmieni wszystkie nasze przedmioty. No nie chcę tego ryzykować, szczerze mówiąc. Wejdźmy sobie do Curse Roomu, czemu nie? Hierofant, jak najbardziej się opłacało. Two of Clubs jeszcze zwiększy nam ilość naszych bomb dwukrotnie. Możemy tak naprawdę teraz użyć, bo wątpię, żebyśmy znaleźli więcej bomb po drodze, albo więcej bomb po prostu byłoby nam przydatne. Lecimy na walkę z bossem, już wiem, że oczywiście nie zdążymy na boss rush, ale jakoś specjalnie nie żałuję. Nie mamy jakoś też mega dobrego podejścia na boss rush. Te obrażenia mamy nawet dobre. Tearsy mamy oczywiście bardzo fajne. No nie no, One Makes You Larger nas tu trochę załatwiło. Te tearsy mamy bardzo dobre, ale no mówię, obrażenia nie za bardzo, synergii nie mamy. A my odblokowaliśmy sobie właśnie Lil Chubby'ego. Nie biorę tego HP'a na razie. No, bez różnicy, czy bym wziął, czy nie. Na pewno bierzemy trzeci przedmiot. Azazel jednak jest do odblokowania za trzy przedmioty z Devil Roomu. Nie Judas. A szkoda, bo Judasa bardzo bym chciał. A nie wiem, jak się Judasa odblokowuje nawet. Muszę sobie sprawdzić. No nieważne, lecimy na kolejne piętro. Będziemy grali przecież i tak przez tą grę. Więc w końcu wszystko damy radę odblokować. Zwykła szara skrzynka mnie zupełnie nie interesuje. Podoba mi się, że dostaliśmy Rotten Baby. Mamy teraz takie połączenie kompletnie różnych strzałów. Uważam, że Rotten Baby i ta mucha kamikaze to jest taki strzał troszkę samonaprowadzający, zadający całkiem sporo obrażenia. To słuchajcie, bym się dostał po te znajdźki. My mamy non-stop bijący, ale dosyć mało laser. No i oczywiście ładowany laser z Brimstone'a, który jest najmniej celny chyba ze wszystkich, mimo że jest szeroki, ale... No ja nie mogę tym celować, więc uważam go za mało celnego. Mamy nasz treasure room, a ja tu chyba słyszałem pieska, tak mi się wydawało. To nie mam pojęcia, co to robi. Lead pencil. Chyba jak otrzymamy obrażenia, to coś się dzieje. Jakieś tearsy z nas lecą, czy coś w tym stylu, nie wiem.
Zdecydowanie słyszę pieska. No z chęcią sobie tutaj poszedł, ale nie mam za bardzo możliwości, więc niestety musimy przedmiot ominąć. Chociaż nie wiem, czy też bym go jakoś bardzo chciał, bo byśmy jeszcze bardziej wielgaśni byli. To jest kolejny przedmiot, który zwiększa nam wielkość naszej postaci. A gdy jesteśmy zbyt wielcy, no to już się robi problematycznie. Ja już teraz bym bardzo chciał dostać jakieś piguły One Makes You Small, czy coś w tym stylu, ale no. To jest maszyna do zmieniania przedmiotów, jestem głupi. Myślałem, że to jest maszyna do donate'ów, tak po prostu w nią wszedłem od razu. Ech. Jestem bardzo głupi. Dwa coiny mimo wszystko bardzo chciałbym uzbierać przed pójściem na walkę z tym bossem. Mamy diplopię do wzięcia. Zdecydowanie lepszy przedmiot do noszenia za sobą jak łopata. Z tego powodu, że diplopia jest nam w stanie po prostu pojawić drugą kopię jakiegoś bardzo dobrego przedmiotu. Dajmy sobie na przykład teraz Brimstone'a do wzięcia w Devil Roomie. Nie dość, że dostaniemy drugą kopię za darmo, to z tego co wy mi pisaliście, bo ja nigdy tego jeszcze nie miałem, podczas posiadania dwóch Brimstone'ów strzelamy podwójnym Brimstone'em po prostu. Zastanawiam się też, jak działa technology z Brimstone'em. Brimstone chyba po prostu nadpisuje technology, czy strzelamy i Brimstone'em i technology. Sam nie wiem. Mam nadzieję, że się przekonamy jeszcze, bo bardzo rzadko technology w ogóle mam. To jest przedmiot, który nie dość, że sam z siebie trafia się dosyć rzadko, to ja zazwyczaj go po prostu nie biorę, bo uważam, że no mówię, nie jest tak dobry, jak był kiedyś. Mamy nasze przejście do Crawl Space, więc już więcej razy nie trzeba używać Duct Tape. Nie wiem, co to robi, muszę sprawdzić. Nie musimy więcej razy używać szawu, bo mamy na jedno piętro jedno Crawl Space, tego co kojarzę. Sprawdźmy sobie na stronie Platinum Gat Afterbirth Plus i itemki Duct Tape. Co robi ten trinket? Sprawia, że orbitale, które mamy, stoją w miejscu, gdy ładujemy strzał? A nie, po prostu, że tak stoją razem z nami, tak dziwnie. No, szczerze mówiąc. Aha, tylko ja to muszę wziąć w troszkę innym ułożeniu. Jak na przykład mały Brimstone będzie bardzo blisko mnie. O! Super! Troszkę wolniej ode mnie się poruszają, ale strzelają teraz razem ze mną. Ekstra, bardzo mi się to podoba. Lecimy dalej, szukamy jeszcze dwóch coinów. No ja dałem mega ciała, że masę tych coinów po prostu... Wow, co to było? Masę tych coinów wywaliłem. Chociaż i tak w momencie, gdy dostaliśmy diplopię, przestałem wpłacać te coiny, więc i tak byśmy nie mieli możliwości jej kupienia, jeżeli byśmy nie zmieniali tych przedmiotów. No i są. Nie dość, że masa coinów. Nie dość, że dostaliśmy dwa coiny, które chcieliśmy, to jeszcze oczywiście oprócz nich jakaś dziesiątka nam wypadła, więc jeszcze na kolejnym piętrze będziemy w stanie kupić sobie jakiś przedmiot, albo po prostu znowu wpłacić masę kasy do sklepu. Do tego sklepu oczywiście wracamy, kupujemy diplopię na przecenie i lecimy na kolejne piętro. Ile żeśmy dali radę wpłacić? A, tutaj nie ma przecież maszyny. Zastanawiam się, ile daliśmy radę wpłacić pieniędzy za pomocą jednego podejścia. Chyba z 30 coś coinów już, także nawet nieźle. Czy ja na tym nie muszę grać, żeby coś oblokować? Bardzo możliwe. Nie wiem, nieważne. Lecimy na walkę z bossem. 33% szans na Devil Room. Monstro 2, nie lubię z nim walczyć. Naprawdę trudny boss jak dla mnie. Dużo osób go uważa za jednego z najprostszych bossów na Necropolis, Cavesach i tak dalej. Ja zdecydowanie bardziej wolę walczyć z Mask of Infamy na przykład, jak z Monstro. Nie wiem, ja jakiś mam po prostu do niego. Nie umiem z nim walczyć. Dużo zdrowia ma. Takie ataki niby przewidywalne, ale trudno do uniknięcia. Fajny boss w ogóle. Dobra, lecimy na kolejne piętro. Jest szansa, że trafi nam się tutaj karta na latanie. Tower, no to nie jest karta na latanie. Jeżeli trafiłaby nam się karta na latanie, bylibyśmy w stanie dojść pójść sobie po ten przedmiot w Secret Roomie, który nawet nie pamiętam czym był. Ale wiem, że chciałem tam pójść, więc warto było chyba zaryzykować. Zwykły pokój i monstro razy dwa? Ciekawe. W ogóle nie wiem, to jest reset niby
serii, odświeżenie serii, a ja widzę pokoje, których no nigdy nie widziałem wcześniej. Albo pokoje, które po prostu jakoś mega rzadko się trafiały, no nie wiem sam. Skrzyneczka, teraz oczywiście ze skrzynek i innych rzeczy. Najbardziej mnie interesują właśnie solharty, oprócz nich jeszcze więcej coinów. Naprawdę, bardzo mnie teraz coiny interesują. Pretty Fly, bardzo fajnie, bardzo fajna piguła. Oddajmy sobie trochę krwi. Bobby in the Box odblokowaliśmy, ciekawe. Nie chcę grać na tych maszynach. Wysadźmy je może po prostu, na razie. A ja muszę sprawdzić i wy mi też napiszcie, czy coś się odblokowuje za pomocą grania na tych maszynach. Na przykład, nie wiem, Scuttle chyba jest odblokowane od samego początku gry, więc jesteśmy w stanie dostać u tego ziomka z trzema czaszkami. Ale jeżeli chodzi o jakieś inne przedmioty, no nie mam pojęcia. Słyszę pieska. O, w końcu zamknąłem okno, więc nie słuchajcie. Nie, ja muszę otworzyć to okno, bo ja tu zaraz nie wyrobię. Piesek jest, strzelam, że po lewej stronie. Źle strzeliłem. Ale w ogóle te muchy jak śmiesznie wyglądają. Spójrzcie na to, jak one... Ale to jest dzikie. One nadal lecą samemu, więc to jest spoko, ale gdy już przestaną się agrować na przeciwników, to się ruszałem razem z nami. Mega dziwnie to wygląda. Dobra, mamy walkę z matką, więc z niej oczywiście już nie wyjdziemy. Na razie sobie na nią po prostu nie pójdziemy. Chcę znaleźć sklep, resztę pieniędzy, raczej resztę zdrowia wywalić na maszynie do oddawania krwi. Całą kasę wpłacić oczywiście do maszyny, do datków. No i sprawdzić, co mamy w treasure roomie. Bardzo fajny przedmiot. Czy nie ma kondziana? No, znośnie na tym technologii to działa. Nie powiedziałbym, że to był jakiś mega genialny efekt, no bo mówię, to technologii ma taki minus, że jest po prostu strasznie cienkie i trudno tym w cokolwiek trafić. No nie, nie ma maszyny do donatów, znowu maszyna do zmiany, ale słabo. No to chociaż mamy 15 coinów, to sobie zmieńmy przedmioty, coś kupmy dobrego, o. Za 7 coinów 5 bomb, mnie nie obchodzi. Habit, również mnie nie obchodzi. Nic ciekawego. Bongo bombsy, no już wolę chyba solharta. Bomb mamy naprawdę na tyle dużo, że zupełnie nie widzę potrzeby posiadania ich większej ilości. Oddajmy więcej kasy. Słyszę pieska po raz kolejny, bo tu na dole będzie secret room. I jest, bardzo fajnie. Nie chciałem tobie oddać kluczyka, ale ciebie z chęcią wysadzę natomiast. Będziemy mieli większą szansę chyba, a jednak nie. Myślałem, że będzie większa szansa na devil room. Lock up, jak najbardziej chcemy użyć. No i troszkę czasu spędzimy teraz na tym piętrze, latając między secret roomem a arcade roomem. Nie wiem sam, czy te przedmioty są odblokowane na starcie, więc po prostu wolę, tak jak mówiłem, troszkę tego zdrowia oddać. Więcej kasy dostaniemy. Jest Ivy Bug, proszę bardzo, możemy wziąć sobie Ivy Bug z nami do secret roomu i tam jeszcze troszkę więcej tych coinów dostać. Dobra, mamy max. Wracamy się oczywiście po naszą diplopię. Bardzo liczę na ten devil room na tym piętrze. Moglibyśmy niby sobie podwoić monstro z lang, ale się bałem bardzo, że nam zmniejszy tiersy. Poza tym, tak jak mówiłem, efekt monstro z lang nie jest jakoś specjalnie dobry na technologii, więc no nie wiem. Lepiej sobie to po prostu zostawić. Poza tym sam też nie wiem, czy monstro z lang się stakuje. Strasznie dużo niewiadomych. Wolałem nie ryzykować, wolałem zatrzymać naszą diplopię na coś, co na pewno będzie dobre. No, na takim bossie oczywiście, jak walka z matką, to monstro z lang na technologii działa świetnie, no bo mamy przeciwników po każdej stronie i trafić ich to nie jest problem, nawet jakimś losowym laserem. No i koniec Aha, to już koniec gry! O ja cię, ja nawet... O ja nie wiedziałem, że... Nieważne. No może wam jeszcze pokażę zakończenie. Dawno go nie widzieliśmy.
was the end of the line for Isaac. His mother was far too strong for him. But just as he accepted his fate, God intervened, sending an angel down from above to stop his mother's hand. And just like that, it was over. No i nasze pierwsze zakończenie. Odblokowaliśmy sobie The Womb w końcu, więc będziemy mogli przejść dwa piętra dalej. Jakieś różne challenge, żeśmy sobie odblokowali. Speed, have a heart. Boże, ile tego jest? Pride Day. Onan Streak, o to było chyba trudne. Guardian, April Fool. O, Horsemenów mamy teraz też do dostania, Cube of Meat, bo będzie jest naprawdę masa fajnych rzeczy. Sprawdźmy, jak wyglądają, śmiesznie ten save wygląda, jak wyglądają nasze postacie. Odblokowaliśmy sobie Azazela, co jest mega ciekawe, Lazarusa również. Jako Isaac nie mamy, no nic nie pokonaliśmy jeszcze, nic się nie zaliczyło. Minimum do odblokowania to jest Mom's Heart. Więc kolejne podejście, będziemy grali prawdopodobnie losowo, póki jakąś postacią nie odblokujemy 100% rzeczy. Zobaczymy, co nam się trafi w jutrzejszym odcinku, mam nadzieję, że jutrzejszym, ale nie obiecuję. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że odcinek i sam pomysł na odświeżenie serii i odblokowywanie wszystko na nowo, ale tym razem do 100% wam się spodoba. No i co? Widzimy się w kolejnych odcinkach serii, która będzie trwała jeszcze miesiącami. O Isaaca się martwić nie musicie. Ta seria chyba z mojego kanału nie zniknie nigdy. Jeszcze raz dzięki za oglądanie, trzymajcie się i cześć!